Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy w trasę. Master już na mnie czeka. A trasa nie mała, bo jedziemy do Żywca się załadować, a dostawę mamy w Wigo. Więc jest 3000 km, dwie doby na zrobienie tego, czyli 48 godzin równe. No więc co, ja się szybko pakuję i jedziemy. Słuchajcie, plan jest taki, że jedziemy do Żywca. Jest godzina 17:42. Także po drodze jeszcze zahaczymy o zakupy. Pewnie w bielsko-białej. Postaram się za dużo nie rozgadywać, bo ten odcinek, chyba że go podzielę na dwie części, bo 48 godzin to jest dużo, to jest naprawdę dużo i może się jeszcze sporo wydarzyć podczas tej drogi. W każdym razie musimy dotankować auto, bo mechanik był na serwisie, ale nie dotankował. Także dotankuję auto i jadę na załadunek. Zaraz zobaczymy jeszcze, ile tego towaru będzie, co i jak. Pakę muszę opuścić, ale to już na załadunku. Wklepuję adres i jedziemy. Pokażę Wam to piękne lusterko, jakie jest połatane, bo na warsztacie trochę rzeźbiłem. Także wygląda to tak. Ta pseudo osłona na lusterko. Nowy kierunek. I tam macie pełno oczek, które pogubiłem. Wszystko na jednym słupku w Belgii na zwężce. Godzina 20. Idziemy się odmeldować. Dotarliśmy na Hutchinsona. Dosłownie 22. Informacje otrzymane odnośnie wjazdu. Wsiadamy do auta i jedziemy. Kamizelka tylko, butów nie wymagają. Potwierdzony towar, tu Wam pokażę, jak ta trasa wygląda. Nawigacja trochę pokazuje inaczej i będziemy inaczej jechać. Bo tu jak się przyjrzycie, to ona pokazuje w górę przez Paryż, bo jej na razie płatne walnąłem. My będziemy zjeżdżać tutaj w dół. Ojej. Wstecz. Gotowe. My tu będziemy zjeżdżać w dół do samej Szwajcarii przez Niemcy i tutaj też przez Irunę, ale bardziej tutaj dołem przez tą Francję, nie? Także miejsce docelowe jest nad samym oceanem. W tym momencie pokazuję 3070, ale jest tam około 3000. Jedziemy na Cieszyn, przez Bielsko-Białą, przez Czechy, bo jeszcze winietę na Czechy mam, także będę jechał przez Czechy. Kupię sobie euro, bo trzeba, jakaś gotówka jest potrzebna. No i 48 godzin na dostawę, więc 47 już w tym momencie. Więc generalnie jedna wielka gonitwa, wcale nie jest tak lekko, jakby niektórzy myśleli, że dzisiaj tego doświadczycie. Staram się skrócić jak najbardziej, bo ostatnio jak ekspres montowałem Wam, to wyszło 45 minut odcinek. Jestem lekko przerażony długością tych odcinków, bo nie każdemu się pewnie będzie chciało oglądać takie długie. Także postaram się to skrócić jak najbardziej się da. Piękne 450 zł, które zaraz się zamieni na banknot 100 euro, haha. Powiem Wam tylko, że 4,46 to nie jest zachwycająca cena za euro. Abstrahując od tematów politycznych, ja wiem, że dużo z Was pewnie uzna, że to jest takie polityczne trochę i to wina PiSu na pewno. Nieważne czyja to wina, ale zarabianie w złotówkach, a wydawanie w euro nigdy przyjemne nie było. Update na teraz. Wjechaliśmy do Niemiec, także muszę tachokartkę wypisać, dlatego się zatrzymałem na parkingu. Generalnie jest godzina za 15:05. Nawigacja pokazuje jeszcze starym trybem 2,444. Ja sobie policzę w międzyczasie trasę niepłatnymi już teraz, jak z Czech wyjechałem.
Wypiszę taką kartkę i za chwilę się do was odezwę. Powiem wam, ile tych kilometrów jest naprawdę. Generalnie to liczy, jak widać, policzyć nie może. A że mi się spieszy, to sobie jadę. A, jeszcze wam się pochwalę. Wyjeżdżasz na zachód, robisz ciężkie zakupy za ponad 200 zł w markecie. Masz pełno żarcia. Odjeżdżasz 300 km od domu i stajesz do maka. To się nazywa lenistwo, nie? No, siostra mi smaka zrobiła, bo właśnie wraca z pracy i stwierdziła, że bardzo by zjadła hamburgera. Się, ale niestety rozczarowałem, bo nie było typowego menu, tylko już śniadaniowe, ale też parę bułek jest, które lubię. A moja kochana nawigacja jeszcze liczy, możecie sobie zobaczyć. Także Katarzyna się opierdziela, ja wiem, w którą stronę mam jechać, także jadę. Potem wam zdam relację, ile tych kilometrów jest. Korzystając z okazji, że się tankuję, to wam coś powiem. U nas w firmie, w mojej obecnej firmie Usiody, korzystamy z trzech kart, z trzech rodzajów kart paliwowych. Jest Shellka, jest DKV-ka, jedną z nich jest AS24. I wszystko jest fajnie, pięknie. Gdyby nie to, że te AS-y, który to jest dystrybutor, trójka. DK33, ok, pyk. Że te AS-y czasami są na tak zadupnych miejscach, za przeproszeniem, że to jest po prostu nie do opisania. Założę sobie rękawiczkę i zaraz będę wam mówił dalej. No więc tak. Generalnie jestem na strefie przemysłowej, bo bardzo często AS-y są na strefach przemysłowych. Jestem na strefie przemysłowej, na jakiejś zadupnej uliczce, pod jakąś zadupną firmą, za jakimś zadupnym magazynem. I trafiłem tutaj dopiero za czwartym razem. Już miałem współrzędne wpisywać, pokażę wam zresztą. Nie dziwię się, że oni dają ten przewodnik do tych stacji. Dostajemy taki przewodnik. O, tutaj wam pokażę. I tak jak na przykład, dajmy na to, no, ci Niemcy, 117. Każdy kraj ma tam swoją liczbę, swoją mapkę stacji i tak dalej. Jest spis. I tak, na przykład ja szukałem Nurembergi, 131. Znajdujemy sobie 131. I jak znajdziemy 131, mamy tutaj, o, piękną, kurde, piękną Nurembergę, konkretnie przy A6 mnie interesowała stacja, zjazd zaraz, tutaj mamy dziewiątkę, zjazd za dziewiątką. Pięknie, powiększone nawet co i jak. Ale ta ulica tutaj, ta i ten AS, to jest po prostu, ta lokalizacja to jest jakaś pomyłka, nie? Zresztą za chwilę będę wyjeżdżał, jak się zatankuję. To zobaczycie. Dobrze, że oni na każdej stacji, każda stacja w tej książce ma podane sporządnego graficzne. Bo pewnie tak bym dojechał do niej. Mało już mi brakowało, żeby te sporządne klepać, ale Kaśka mi za długo liczyła trasę do Vigo, do Hiszpanii i nie bardzo mi się chciało znowu czekać. A generalnie, sprawdzając, ile mamy kilometrów, Kasiu, powiedz, o, tak to wygląda. Także ja się tankuję do końca. A, jeszcze jako ciekawostka. Ci, co tankują się na AS-ach, to wiedzą, ci, co nie, to nie wiedzą. Na wszystkich generalnie automatach, czy to na AS-o, czy nie AS-o, jest tak, że paragon wyskakuje sam. Zatankujemy i paragon wyskakuje sam. A na AS-ie, pamiętam, jak byłem pierwszy raz, namęczyłem się jak głupi, bo żeby dostać paragon, trzeba włożyć jeszcze raz kartę, tylko nie pisać pinu ani nic, tylko odczekać moment. I jak odczekamy moment, to on wtedy szai, że na tą kartę było, że tak powiem, kupowane paliwo, tankowane i on wtedy drukuje paragon. No, ja wyjeżdżam za AS-a. Powiem wam, że klimat śródziemnomorski to tu nie jest.
i macie tego AS-a centralnie. O, ale nic nie widać. Macie tego AS-a centralnie, kurde, za firmą, za magazynem, nie? Tak mi ta droga nie pasowała, bo ona szła taka cienka była. No myślałem, że tu nie ma wjazdu. Ale jak się okazuje, jednak trzeba wjechać tutaj na firmę i AS jest. No ale nic, zatankowani. Lecę dalej, bo trzeba te Niemcy jak najszybciej machnąć, zanim się zacznie ruch. A już jest 6:20. Słuchajcie, właśnie mieliśmy na postoju, no, muzykę wyłączę. Mieliśmy właśnie na postoju pomoc drogową, robiłem chłopakom z Ukrainy, akumulator kaput w ciężarówce. Z busa ciężarówkę też się da odpalić, wystarczy chcieć. 2050 km do celu, 9:20, ciężarówka odpalona, chłopaki kable pakują, a my jedziemy. Jesteśmy prawie we Francji. Deszcz tu zaczął padać w tych Niemczech, co mi się nie podoba. No i co? I generalnie sprawa wygląda tak, że zostało 1850 km do celu. A my idziemy sobie zrobić małą przerwę na jakieś internety, może coś wam zapostuję. I do WC przede wszystkim. Swoją drogą, jeden z moich ulubionych autohofów, jak wjeżdżacie do Niemiec z Francji, to jest taki Aral. Tu wam pokażę, o. Tam jest wjazd na 3,5 tony. I tam generalnie widać sporo busów na parkingu dalej. Tutaj kiedyś poznałem bardzo fajnego kolegę. Chyba sobie jednak na necie nie posiedzimy. Ponieważ czekam na SMS-a z Telekomu z kodem aktywacyjnym na hotspota, bo tutaj hotspoty na Telekomie działają tak, że wpisujemy numer telefonu i na dany, nie licząc McDonald'ów, McDonald'y zmieniły to tamtego roku, na dany numer telefonu przysługuje nam, że tak powiem, raz na dobę. W zależności od hotspota, są hotspoty dwugodzinne, są godzinne. Tu jest akurat godzinny. Tylko że coś ostatnio, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja mam telefon w T-Mobile'u, czy nie, ale ostatnio na mój telefon przynajmniej, w tym mobilu, zarówno służbowy, jak i prywatny, te SMS-y nie chcą przychodzić. To delikatnie mówiąc, nie chcą przychodzić. Więc generalnie raczej chyba sobie nie wejdę na neta i za chwilę zawijam i jadę dalej. Smuteczek. Przy okazji sobie zrobiłem śniadanie, ale to zjem sobie po drodze. Jest godzina 12, niedziela 31 stycznia. Jakoś tak. Także manga mi się ściąga jeszcze, ale to taka już mniej ważna. To co najważniejsze, pościągałem, bo jednak udało mi się zalogować, bo SMS-a dostałem, jak wyszedłem dopiero. Ale dostałem. W każdym razie 20 km do Francji, także pakujemy się i jedziemy. Witam was po raz kolejny. Takie krótkie wejście, ponieważ zaraz jedziemy dalej. Nie chciałem za bardzo wam gadać za dużo do tej kamery, bez sensu. Także odraportuję się. Generalnie jechałem chyba z 300 km z kolegą z Polski na CB Radio, sobie mogłem pogadać. To się tak spać nie chce. Zaraz wam wszystko powiem, tylko muszę
uzupełnić kartę, bo się właśnie tankowałem. 95,7 litra kolejne. Więc tak, żeby nie było, że sobie zmyślam czy coś, jesteśmy już za kółkiem z małymi przerwami, no bo sam to co widzieliście, to przerwy robiłem. Tam dwa razy chyba na siku jeszcze. Jest 17:30, czyli jesteśmy prawie 24 godziny już jedziemy, no. 20:30 ruszaliśmy, 20:30 jakoś ruszaliśmy, 40, no. To tak brakuje nam 3 godzin, 21 godzin jedziemy. Zaraz kamerę wezmę, to wam pokażę. Pyk. Do celu zostało 1490 km, tak jak widać. Jesteśmy w połowie Francji gdzieś mniej więcej. Czyli półmetek machnięty w 21 godzin. Kolejne 1500, myślę, że kolejne 21 godzin będę robił spokojnie. Czyli będzie jakiś czas na sen. 48 godzin jednak to jest dość sporo na te 3000, ale wiecie, te pierwsze 1500 to jest light. Kolejne 1500 robi się dużo ciężej. Ale nie będę się wam za dużo rozgadywał, bo myślę, że jeszcze kryzys mnie złapie, to sobie pogadam do kamery. Wbrew pozorom pomaga. Gadanie nawet samemu do siebie pomaga. Tymczasem co? Staram się podciągnąć jak najbliżej Hiszpanii. Hiszpanię będę robił autostradą bezpłatną. Więc chciałbym jeszcze te 700 machnąć pod Hiszpanię, tam do samego końca Francji. Zatankować się, ewentualnie iść sobie spać. Także jedziemy dalej. Nudno dzisiaj, nie? Nudno, tak nudno, że aż się chwilami spać chce. Przyszła kryska na matyska. Na mnie czas też przyszedł, się drzemłem przed chwilą. Bo już mnie zaczynało mulić do tego stopnia, że głowa mi zaczęła spadać, a to jest niebezpieczne. Niebezpieczne już. Trochę mi się zegarek przesunął, bo półtorej godziny w zasadzie cała przerwa zajęła wszystkiego. No. Ale jakoś żyję. Także żyję. Właśnie się obudziłem i jedziemy dalej. Stanąłem sobie na przerwę. Zostało do celu coś koło 1000. 1030 dokładnie. Także 2/3 za nami. No, dziwo się nie czuję nawet bardzo zmęczony. Przespałem się do tej pory raz pół godziny i raz godzinę. Niecałą. Także jakoś daję radę. Do stacji jeszcze tam mamy z 200 km. Także stanąłem sobie tylko, zajrzę zaraz na neta i lecę. Zjem coś i lecę dalej. Także myślę, że będę wcześniej niż powinienem być, co mi da to możliwość, żeby iść wcześniej spać. Witam was po raz kolejny, teraz na stojąco, trochę się rozprostowałem. Zostało nam do celu jakieś 780 km, jest około 7 rano. Jeszcze jesteśmy we Francji, zatankowaliśmy na AES-ie. Generalnie o tej 7 no to ile? 13 godzin do 20, także myślę, że powinienem się wyrobić, aczkolwiek 2 godziny spałem sobie we Francji. Z 50 km stąd. Stwierdziłem, że mam trochę czasu, to się walnę. Także trochę bardziej rzeźki jestem. Tak naprawdę nie wiem, jak wy macie, ci co jeździcie, a ci co nie jeżdżą, to wam powiem, że ja na przykład mam tak, że jak zaczyna świtać, to jest największy kryzys. Jak muszę jechać w nocy z towarem i zaczyna świtać, to jest masakra, wtedy idzie najwięcej energetyków. I koło pierwszej w nocy. Tak, w nocy mi się w miarę dobrze jeździ, nie narzekam.
No ale dobra, nie będę się rozgadywał, bo czas goni, także jedziemy dalej. Witam Was ponownie. Ja już sobie jadę. Musiałem stanąć znowu na drzemkę, bo już jestem tak zmęczony, że normalnie oczy mi się zamykały. To jest masakra. Powiem Wam szczerze, że takie ekspresy właśnie powyżej 2000 km. Wszystko to, co jest powyżej 2000 km, kiedyś ktoś mi powiedział, że to jest masakra w ogóle, nie? Tak się zastanawiałem, jaka jest różnica, co ten gościu pierdzieli, ale jednak różnica jest, bo to, co jest powyżej 2000, to jest naprawdę już masakra. No i teraz musimy się przeprawić przez Pireneje, potem mamy już autostradkę, także jakoś to pójdzie. Jest 8.45, dokładnie 762 km, bo tam jak zjechałem z płatnej, to mi przybyło parę kilometrów, bo płatną było krócej. Także ujechałem może od tamtego momentu z 50 km, 40, nie wiem. No, zaraz mi pokazuje nawigację, że będę o 16.03 na miejscu, ale to jest mocno przesadzone. Także myślę, że będziemy się mocno musieli spieszyć, żeby być na 20. Ekspresy. No, a tak jak widzicie, generalnie moja praca od soboty, od 20 polega na jeździe, tankowaniu, stawaniu na jedzenie, czy stawaniu na drzemki. To jest wszystko. Dosłownie. Tak nudno, że usnąć idzie. Ale pomimo tego, że odcinek nudny, to chciałem Wam pokazać właśnie, jak wyglądają te dalekie ekspresy i jak to jest... jak wygląda jazda na takich ekspresach, tak? Jak kierowca reaguje, jak wygląda, bo ja siebie nie widzę. Wy mnie już w tym momencie tak. Także ja może przespałem 3,5 godziny od soboty, od 20, ale to takie drzemki po 15, po 20 minut, no raz spałem 2 godziny. A to był w sumie delikatny błąd, no ale nic. Tak czy siak, 760 km do celu, jedziemy, pewnie będę się jeszcze do Was odzywał. Jest 12.20, 400 coś kilometrów do celu zostało. Sobie idę toalety skorzystać na stacji, także mały postój zrobimy. Zrobimy sobie coś do jedzenia i spadamy, bo generalnie to nie chcę za dużo czasu tracić. Wrzuciłem Wam nowe wideo. Wrzuciłem, wrzucone to było dawno, tylko opublikowałem. Nie chcę też rzucać wszystkiego na raz, trochę trzeba to dawkować. Tam stoi moja limuzyna, na mnie czeka. Ja idę coś zjeść i lecimy dalej. Swoją drogą strasznie płasko tutaj. Zdziwiony jestem. Myślałem, że bardziej będzie górzyście, no ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie tam tym Bigo. Nigdy tu jeszcze nie byłem. Także jestem pierwszy raz. Auto upaprane tak, że po prostu jeden wielki syf. Że szybkie papu, jedziemy dalej. Kolejne wejście na żywo, tym razem już prawie na miejscu. Zostało mi 200 km około. Jakby się tylko trochę inny problem, bo paliwa mi strasznie ubyło. To spalanie wcale nie zmalało za dużo. I mam 175 km do AS-a, a 217 zasięgu, więc 40 km
różnicy, więc może mi się uda. W każdym razie powiem wam, że tutaj już jest pięknie, naprawdę. Jestem tu pierwszy raz, ale z chęcią tu jeszcze wrócę, bo naprawdę widoki są już piękne tutaj. Myślę, że Alpy to nie są, ale nie ma co porównywać, bo to są dwa różne klimaty, dwa różne rodzaje gór, więc tu nie ma w ogóle porównania. Tymczasem jest godzina 15:30. Myślę, że jeszcze dobre 2,5 godziny będę jechał, czyli to tutaj 16, o 18 powinienem być chyba na rozładunku, tak mi się wydaje, czyli generalnie 2 godziny przed czasem, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. Już chyba ze 4 energetyki machnąłem. Najgorsze jest to, że w takich trasach jest... Najgorsze jest to w takich trasach, że w trakcie jazdy nam jesteśmy, odczuwamy zmęczenie jako tako, chociaż powyżej tych 2000, tak jak nie wiem, czy wspominałem kiedyś, czy nie, że już jest ciężko z tym odczuwaniem. Zmęczeni jesteśmy, ale z tym odczuwaniem jest ciężko. Ale odczuwamy zmęczenie, spać nam się nieraz chce bardzo, nieraz mniej, a potem kładziemy się do wyra i ciężko jest usnąć. Nie wiem, czy inni tak mają, ale ja tak mam na przykład. Jak walę taki długi ekspres, że zmuszam organizm do tego, żeby nie spać, to potem bardzo ciężko mi jest usnąć. Ale to o tym będziemy myśleć później. Na razie zostawiam was z widokami, się pozachwycajcie, a ja jedę dalej. Tankujemy się właśnie na Esie. Tyle fajnie, że na Hiszpanii mogę sobie zablokować automat, się sam tankuje. Czy pistolet, nie tak jak we Francji. 20 km zostało do celu. Odczesnąłem sobie kolejnego energetyka, już chyba... O! Chyba będę miał problem teraz, żeby usnąć. Dolejemy do końca. Czuję zmęczenie niesamowite, wam powiem, ale ze uśnięciem po rozładunku będzie mały problem. Jak to zawsze jest, jak zmusimy organizm do tego, żeby się przemęczyć, to tak właśnie wychodzi. 46 godzin mniej więcej, tyle mi zajmie dostawa. 45, bo wyjechałem przed 21. Ale to jak zajedziemy na rozładunek, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem ja się tankuję i ostatnie 20 km. Por aquí, segunda rotonda, a la izquierda parking y a mi colega, ¿ok? Ok, vale. Ok. Fajnie umiejscowione biuro, nie? Idziemy z dokumentami. Był trochę lekki kocioł, ale już jest wszystko wyjaśnione. Idziemy teraz ogarnąć przepustkę do pana. Wracamy do naszego furaka. Pokażę wam, jaką przepustkę dostałem. Janiak, Damian, Jerzy. Sursiuda, także wjeżdżamy się zrzucać. Tradycyjnie już jak to na samochodówce, dostałem mapkę, według której mam się poruszać i zajechać na to G4, także... Jeszcze dwa ronda i będzie to nasze G4 gdzieś. Oto jest G4 tyłem. Z racji tego, że nie będę przeginał na Citroenie i kręcił, jak się rozładowuje, to idę się szybko zrzucić. Bo też już poszedłbym spać, także do zobaczenia za jakiś czas. Witam was ponownie z mojej ciemni w samochodzie. Dzisiejszy odcinek kończymy. PSA zrzucone. Szybko poszło, naprawdę sprawnie. Ogólnie zrobiłem 3067 km od soboty, od godziny 18, bo tak ruszałem z bazy. Jest 19:20.
czyli 49,5 godziny, bo 17.50, bo 49,5 godziny równe trasa mi zajęła. Raz się przespałem 2 godziny, tam chyba raz 15 minut i raz godzinę. Ale miałem na tyle czasu, że zrobiłem to dla własnego bezpieczeństwa. I kiedyś gnałem na łeb, na szyję, teraz jak tylko mam okazję, to próbuję jakoś tam dawkować sobie tą energię. W każdym razie jestem delikatnie mówiąc zmęczony, jeszcze mam do ogarnięcia pościel na górze, bo kodras do powleczenia. Także idę pod shower, bo tutaj jest na firmie, i idę spać. To by było na tyle. Na razie. Zamknijmy buźkę. Czekaj. No. No. Koniu, dawaj, jesteś mocny. No.